Witam Was tutaj, cześć, witam Abizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! Stopad włączony. Możemy lecieć. Więc dzisiaj, jak możecie się domyślać, zajmiemy się troszeczkę i nawet może trochę więcej niż troszeczkę najnowszym dodatkiem, który wyszedł do naszej gry, czyli, znaczy właściwie to dwa. Pamiętałem non-stop całą tą nazwę, a teraz nie mogę sobie. No Maskreator i Maskreator Park, no i oczywiście jeszcze Match Day. Oczywiście, jak możecie zauważyć, dekoracje, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, udekoruje swoje miasto skałami. Chwila. Telewizor mi się przełącza. Ścieżkami i drzewami, jednakże cały czas nie możemy jeszcze ustawić, jak powinien wyglądać nasz teren. No dobrze, więc tak, dziś ogólnie zajmiemy się rozbudową miasta. Na wstępie też już wszystko mówię, co nie? Ale przy okazji będę patrzeć, czy nie laguje się gra. Ponieważ z różnych części mojej społeczności wiem o tym, że gra po ostatniej aktualizacji ma naprawdę niezłe odjazdy. Z tego nie wiem, czy zauważyliście, widzimy już, czy dany budynek jest, czy nie ma. Fajnie. Więc stadion jest, ale jak mówiłem, jeszcze nie wiem, gdzie go wstawimy. Moim pomysłem jest go gdzieś tutaj wcisnąć. I nad tym będziemy myśleć. Ale tak, zacznijmy sobie od tego, że mamy tutaj jakiś popyt na to, aby było więcej przemysłu. A przemysł my tutaj chcemy. Dalej. Chcą się rozwijać ci. Właśnie nasza ostatnia dzielnica. Nie wiem, czy to tak wyglądało pod koniec już. Chyba podobnie dosyć. Dobra, przyspieszę sobie czas. W ogóle dolary mamy, co mi się nie podoba. Nie wiem zresztą, jak nam to przeliczyło z dolarów na złotówki, po jakim kursie. Oczywiście sobie żartuję, ale naprawdę wolałem złotówki. I mam nadzieję, że wrócą złotówki. Bo jednak to jak to, ale walutę swoją to ja bym chciał. Dobra, inaczej. Ciach. Okej. Okay. Zimnie w końcu to wyszło. Dobra, weźmy sobie stąd, pójdźmy. I tu, i tu. Dobra. Tak, bo później tutaj sobie spokojnie zjeżdża. Dajmy sobie tutaj, żebyście się rozbudowywali. Co tego w ogóle jest bardzo dużo problemów. Oczywiście problemy z przestankami się nie polepszyły. Co jeśli już, tak jak zobaczmy. Zobaczmy sobie problemy z torami tramwajowymi. No nie, jest cały czas tragedia. No, więc przystanki, ogólnie nie wiem, jakie bugi zostały naprawione, bo szczerze powiedziawszy, to nie widzę poprawy. No ale dobrze, nie będziemy mało do dzieci, no bo innej gry nie mamy tutaj. Lepiej. Mamy budynki unikatowe, mamy nasz stadion. Czy jest nas na niego stać? Jest nawet na niego, na nas stać. On powoduje hałas, tak jak to zobaczmy, nawet dosyć duży. I zastanawiam się, czy by go tu jakoś nie wcisnąć. Choć... Myślę, czy to jest dobry pomysł. Bym jednak go przystawił przy jakimś lotnisku. Chociaż lotnisko można tutaj też wstawić, przecież nie? No nie wiem. Zastanawiam się, czy tutaj nie wstawić dzisiaj tego stadionu. Pomyślimy nad tym. Ale natomiast tak, jest ten podział tutaj, jak mówiłem, wszystko fajnie. No i jest trochę tego tutaj, na przykład stacja telewizyjna. Nad tym się zastanawiam. I to! Kosmodron. My tego tutaj nie wstawimy. Z przyczyn wiadomych. Ale ogólnie jest dużo takich fajnych budynków, które trzeba będzie wstawić. Swojego? To chyba nie. To jeszcze hasą te stare budynki. Bo nie mogę, nie wiem jeszcze, jak zmienić specjalizację, znaczy specjalizację, wygląd tych starych budynków na nowe. Ponieważ
Jak wejdziemy sobie w ustawienia dzielnicy, przepisy, to wygląda tragicznie. Prawie, że... O, na przykład tutaj. Not located. Localizate. Nazwa. To jest to po polsku, ale jednak na pewno to damy sobie. Ale to damy na całe miasto. Spadacie młodzieży. Dzięki temu mecze będziemy łatwiej będziemy wygrywać. Przepisy. Spadacie młodzieży. Wszyscy razem. I bezpieczeństwo rozgrywek to będzie tylko tam, gdzie się one będą odbywać. Więc tak, tutaj się rozbudowuje już to. Zegarek leci. Mamy 5 minut. I tak, w tą stronę warto było pójść. Tutaj ładnie już się rozwijało. Więc chyba nie widzę żadnych przeszkód, aby pójść w nasz stadion. Ponieważ jest dużo tych różnych teraz opcji, którymi możemy sobie to udekorować. Idziemy w tą stronę. Ścieżka rowerowa. Coś takiego, co tutaj stoimy. I to jakiś park teraz może jeszcze walniemy. Dobra. Nie ma żadnej rzeczy. I bardzo słusznie. No i... jak dostanę tam pieniędzy, to jeszcze może takie postawimy. Ale wolałbym się w to nie wchodzić. No dobra. To co? 3, 2, 1. Mamy stadion. Nie podoba mi się to. Szczerze mi się to naprawdę nie podoba. Nie. Sprawdźmy, czy możemy postawić cały czas rakietę. Ale możemy, chyba, to już pomyślimy. Jednakże, sorry, ale to nie tak miało wyglądać, nie? To tu będzie, ale jednak to będzie. Bo w takiej pozycji to mi się tutaj nie podoba. Dawaj, przenieśmy. I tak to tragicznie wygląda. Więc czego bym nie robił, to i tak jest tragedia. Chyba, że zrobimy coś takiego. Nie, poczekajcie, wiecie, ja się zastanawiam, czy... co my tu z tym stronem zrobić, bo to tak... dosyć kiepsko wygląda. Ja wiem, że można powiedzieć przykro taki mamy klimat, ale... tak, jak to wyburzymy? Dobra. Chyba po wyburzeniu to jest lepiej. Tak. No, to tej drogi tutaj może jakoś się kręcimy, ale nie w ten sposób. Dajmy im tutaj wodę i prąd. Bo... o, macie już nawet to. Bo wtedy już zaczną się odbywać powoli mecze. Kolor sobie zmienimy. Na niebieski, taki jak ma nasza seria. O, widzę, że już kolorki nawet. Avisionosh City. KS Avisionosh City. Płaćcie, dobra, dajmy im na razie stawkę biletową 35. Stadion piłkarski. Sobie może zmieńmy. W Avisionosh City. Może nie zauważyliście. Dobra, nie chcę się zmieścić. A, to nie będziemy zmieniać. Bo za długie. Może nawet nie zauważyliście, nasze miasto nazywa się Avisionosh City. Dobrze. No i tak, mamy to. No to zróbmy sobie ścieżki. No i tak. Jakiś autobus by się tu... oj, wywalił. Dajmy sobie autobusik stąd. Prosto pod to. Z najważniejszymi miejscami po drodze, czyli lotniskiem. Jeszcze lotnisko jest takie niezbędne. Bardziej niezbędne może być podjazd pod dworzec. Później sobie skręcisz. I jak... tylko jak ty pojedziesz? No właśnie. Ojejku.
Dobra, to może pojedziesz tak, tutaj. Tutaj przy stacji metra, no bo stacja metra to ważna rzecz. Tutaj też. Tu pod tym dworcem. O, pod statkami. I teraz stąd sobie tu wyjedziesz. Dobra, i dajemy sobie przystanek i później z powrotem przyjedziesz. Tak. Tak. Później pomyślimy, oczywiście, taksóweczki. Taksi, taksi. Proszę bardzo, taksi z jednej, taksi z drugiej. Wiem, że na razie może tutaj nic nie podjechać, ale co mi tam. Okej, okay, co? No, stacja metra może się przydać, ale na odwrót. Ale pieniądze na normalnie wydajemy jak nie wiem. Przynajmniej ludzie przychodzą. Jest dużo. Wow. A, słyszałem coś o tym, że biały ekran się robi, więc jeżeli wy też to widzicie, napiszcie w komentarzu. Ej, serio. Powoli robi się biało. Nie podoba mi się to. To mi się naprawdę nie podoba. Ta gra nie tak miała wyglądać. Jak się zrobi całkowicie biały ekran, no to wcale, ale będziemy musieli przerwać. No i nie wiem, co zrobić. Dokończyć później. Nie no, ale serio. O kurde. Nie mogę zmienić, jak ta ścieżka ma wyglądać. Włącz przyciąganie? Co to jest? Co to daje? Fajnie. Okej, okay, ale... Ja chciałbym to mieć tutaj. No nie no, serio? Tylko proste? No to jest tragedia. Czyli... To co jest tutaj, takie ścieżki już nie da się zrobić. Dobra, nie odwołuję, ta aktualizacja to tragedia. To co oni tutaj zrobili, to jak to teraz działa, to jest nie podam się. Wolałem tamto. Może bez tego. Ale narobi się to powoli białe. Ale nie ma jeszcze jakiejś siły. Wielki ten kamulec chyba. Możemy sobie go obrócić. I sobie pocykajmy takie tutaj kamyczki. Może w drugą stronę. Dobra. I jakieś małe. Małe. Aha, tam małe nie wejdą. Nie, to nie. Okej, okay, jakiś większy bym sobie znalazł. Większy, ale nie aż tak. Tutaj jakiś taki. Kamyczek, rozwaliłeś mi ścieżkę, tutaj jest trudna do zbudowania. Właśnie, to jest to tragedia, jak ktoś sobie rozwali ścieżkę, która była kiedyś fantastyczna, teraz już nie da się takiej zrobić. Oj, nie podoba mi się to, co oni tutaj porobili. Dobra, no i trochę kamyczków takich. Stąd zadało. Kamyczki ogólnie się powinny pojawiać samodzielnie na nowo wygenerowanych mapach. Ale chyba trzeba będzie do paradoksu napisać, że ta aktualizacja jest tragiczna i wolimy nawet, żeby stanowiąc nie było. Nie no, to jest przesady. No i jakieś drzewka. Te drzewka bardzo lubię. One fajnie wyglądają. Sobie poustawiajmy takie tutaj. No i mówiliście, że nie ma żadnych takich budowań parków jak kiedyś. Proszę bardzo, mamy. Tutaj i tutaj. No i od razu to fajnie wygląda. Kiedy jest mecz? Publiczność. Więcej kibiców to większa szansa na wygraną drużyny. O! Upewnię się, że połączenie drogowe i środki transportu publicznego są na dobrym poziomie i pozwalają mieszkańcom z łatwością dotrzeć do stadionu. Okej, okay, dobra.
Pierwszy mecz. Następny mecz 17.03.2039. Mamy 39. Trzeci, 17. O, to niedługo. 2 miesiące. A, i w tej dzielnicy dajemy tutaj bezpieczeństwo na rozgrywek. To się przydaje. Dobrze, no to tak, tu mamy zdobyte. Teraz tą stację metra warto było podłączyć. No, podłączyliśmy ją. No robi się coraz bardziej biały ten ekran. I mam dziwne odczucie, że ta gra się pogorszyła. A naprawdę ją lubiłem. Było fajnie. Ale było. Niestety. Więc tak. Tutaj aby już ta droga była bardziej wolna, to sobie zrobimy nową. To zaraz wyburzymy. Tu. Tutaj podłączymy. No i bo to jakoś trzeba w końcu zabudować, co nie? Tutaj sobie wstawimy coś. Już nie jest aż tak biało chyba. Tu sobie wstawimy budynek unikatowy. Wiem, to by tu pięknie wyglądało, ale się nie mieści. To jest fajne. To nie. Czekajcie, jakiś taki fajny budynek. To jest mega wysokie, ale nie. O, to jest z miniaturki. Gdzie? Może stację telewizyjną, bo obok stadionu to mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. CS1. No, to dzisiaj będę mieć problem z wyborem miniaturki. 16 minut, a już tyle zrobiliśmy, jak na nasze odcinki. Dobra. Serio? To dało się robić wtedy. Zepsuliście mi to. Pomijając to, że zepsuliście bardzo dużo. Nie podoba mi się to, co robicie. Dobra, zróbmy tutaj ścieżkę rowerową. Z podjazdem tutaj. Tak samo tu. Nie. Stąd. I tu weź to połącz teraz ładnie. No chyba tak się uda. I tu sobie damy drzewka, aby nie było widać nic. Tu jeszcze pod okazję chciałem jakoś tramwaj wkręcić. Tylko jak my tu wkręcimy tramwaj? No żeż o tym nie pomyślałem. Może w ten sposób. No tak, tutaj nie chcę tego łączyć zbytnio. Tu będą drzewka, spokojnie. Jakby ktoś się zastanawiał, tu będą spokojnie. Co to było? Aha, czyli można wyłączyć przyciąganie. No to zaraz się zastanowimy, czy tego nie gdzieś nie użyć. Ogólnie fajne, że dodali, ale fajne usunęli. A ja lubię, jak dodają głównie. O, właśnie. Zapomniałem o tym. Mamy nowe budynki. Wiem, widzę. Spokojnie. Dobra. Lagi. Mamy coś takiego. Agencja wywiadu. 60 tysięcy. Na razie nie. Podziękujemy. Na razie. Kto krypta. I laboratorium medyczne. Laboratorium medyczne by się gdzieś przydało. Ale bardziej gdzieś tam koło ludzi. Właśnie. Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj jest ta nowa elektrownia falowa. Możemy sobie później zobaczyć. Ogólnie jest dużo nowych fajnych budynków. No ale też jest dużo takich rzeczy, które mnie denerwują. Jak to, ile trzeba czekać na załadowanie tego. Dobrze, to tam wejdź. Ty tu sobie będziesz podjeżdżać. I my tu jeszcze jeden zrobimy. Tu jest ogólnie widzę, że jest już dużo tych tramwajów. Ale może być jeszcze. Więc. Ej, złap się, dobra. Nabi się biało. Uważajcie. Jak zaraz ekran zgaśnie i rozłączy nas, będzie niedobrze. To będzie oznaczało, że dodatek jest do kitu.
Może usłyszało, bo musi się przestało wyłączać to. Chociaż, czy ja wiem? Tutaj. Tutaj. No i z powrotem. Aj, tutaj jest przystanek. Wiem, że jest wydział. Teraz będziesz mnie tym nękać, tak? Dopóki tego nie postawię. Co no, te kolory są jakieś strasznie jaskrawe. Zaraz, czekajcie. No, no, ciekawe, kiedy się te budynki pojawiają. Ty ich zbytnio nie widzę. A, jest, kryptokrypta. No. No to już od zostały dodane też kiedy. Co ja chciałem zobaczyć? Transport... Nie, chciałem wejść w mapę. I zobaczyć. Weźmy sobie dowolną linię. Nie. Chciałem sprawdzić, czy coś tutaj dodaje, bo to byłoby fajne. Wydaje mi się, nie wiem, czy to jest mgła, czy co to jest. Ale nie podoba mi się to, cokolwiek to jest. No i nie możemy zmienić nic tutaj. To jest najgorsze. A tutaj zrobimy sobie ścieżkę. Ustawmy tutaj drzewka. W ogóle jeszcze dzisiaj pod tabliczką Construction muszę nagrać. O kurczę. To jest... O. Tu sobie poustawiajmy te drzewka. Chodzi mi o to, żeby nie było aż tak widać bardzo tej różnicy. O, na przykład tej tutaj. Jak sobie zmienię takie drzewka, to nie dość, że raz będzie to fajnie wyglądać, to dwa to będzie jakoś lepiej wyglądać. Więc tak, tutaj będzie drzewko. Nie, dawno takich rzeczy nie było. No to trzeba było poczekać. Agencja wywiadu, ojejku, bo nie mi to teraz tak męczyć, tak? Bo ja. Dobrze. Stadion wygląda już całkiem. My dzisiaj oczywiście dotrwamy do pierwszego meczu. No, ale 21 minut dopiero. Dodatki. Nie ma, jak czas się zwolni, to nawet tam coś widać. Co? No i tak. Chociaż czekaj, nie. Tu możecie się budować. I po pierwsze ja chcę pędzel mój. Dobra. I tutaj. Natomiast tutaj my się teraz musimy zastanowić. Wow! Co za fala. Czy to idzie do stadionu? Czekajcie. Chyba tak. No to mamy już kibiców, już ludzie czekają. Już się zdają. O! Mamy nawet napis na górze. Goście, 750 max. No, szybko się zapełnia. Gdzie ja tam stawkę biletów może podwyższę? No, tak jakoś. Dobrze, czekajcie. Tramwaje są, autobusy są. Pociągów nie ma tutaj jeszcze. Pociągi by się przydały ogólnie w tym. O! Zniknęło. Znakomicie. Dobra. Jak ja mam to już połączyć? Tak, tutaj jest ta trasa kolejki mojej. Można byłoby tam się niby jakoś wbić. Albo byłby szybki dojazd. Ale... Już to ogólnie będziemy wjeżdżać tak. Takim tunelem. Można też się tu podłączyć. I chyba w to bardziej pójdziemy. Bo ile już na lotnisko jakąś drogę tam mają, to tutaj do ogólnej sieci trakcyjnej jest tak, może być trochę gorszy dostęp. Tu i tu. Dobra, no i dajmy nową linię. Wiem, to byłoby fajnie to podłączyć, ale nie da się. Chociaż, czekajcie. Nie. My to zrobimy tak, żeby się dało, bo to będzie zbyt dużo, jak tego tak nie zrobimy. Zbyt dużo linii w jednym miejscu.
O! Ej! Ej, nie gadaj, że budowałem tunel, który nie może działać. Ale ja. Dobra, żyjemy. No i stąd jedziesz. Tu? Co wy ma do dzieci na wodę? Nie macie? Czemu nie macie? To nie jest tak, że wam tego nie doprowadziłem. Wcale. Gdzieś stacja telewizyjna ma. Właśnie. Jak ta stacja telewizyjna działa? Stacja telewizyjna. Mieszkańcy czerpią codziennie... Czerpią codziennie wiadomości z publicznej stacji telewizyjnej. Zatrudniają dużą liczbę dziennikarzy. Liczba gości. Okej. Oj, czekajcie. Mecz chyba trwa. Bo miał się odbyć obecny mecz. Ale kiedy? Potrzebuję. Ktoś umarł na widowni, no. No wiecie co? To ogólnie to się jest kiepsko. Z tym da, cmentarz trzeba im tu postawić. Wiem, że to tak trochę nie wypada. Ale dobra. Czekajcie. O! Wydają! Dobra, ale ja chcę trochę informacji o tym. Dobrze, to my oglądajmy sobie mecz, jak wy chcecie. Gdzieś to zniknęło. Może obecny mecz trwa. W tym sensie. Dobrze, panowie, musimy wygrać, to nie? Co jak wygramy, to się pojawi albo fala smutnych buziek na całym mieście, albo fala wesołych buziek. Więc łatwo się dowiedzieć. Co i jak. Dobrze. Są te pociągi, więc zerknijmy właśnie jak ta linia pociągowa jest, biegnie. Tak, biegnie. O, nawet już ludzie czekają. Dobra, no to wy tu możecie się... możecie się budować, nie? Bo głównie chodziło o to, żeby stadion stawić, zanim cokolwiek tutaj będzie. No, jak już jest. Kurczę, ile ten mecz trwa? Znaczy, ja nie mam dudy, że dużo ludzi przychodzi, ale... Długo już to trwa. Co nie? To już chwilę to trwa. Właśnie. Może my tu sobie dajmy gdzieś jakieś ten policję. Więzienie. Może więzienie nie. Agencja wywiadu. Możemy w sumie ten cały kawałek... Czas. 27 minut. Możemy ten cały kawałek w sumie zalepać. Zaklepać. Zalepić. Ponieważ... zrobimy to tak. Tutaj jakieś coś powstanie jeszcze. Tu będzie wjazd. Coś powstanie. Ja nawet wiem co. To będzie coś takiego do ciężenia. I taki budyneczek też. Tylko jakby go tutaj wstawić ładnie. Może tak. Bo wy tu musicie pracować, bo tu jest śnieg wszędzie. Panowie, wygrywać no! Wow, można sobie obejrzeć stadion nawet. Który nie pokazuje się. No jak dla mnie trybuny są pełne. Panowie grają. No stadion jest dopracowany, aż sobie podobnie czekacie zrzut ekranu. Ważne, że to jest całkowicie darmowe i od razu w aktualizacji. Ile już jest ludzi? Już do razu niepełen. No, ładnie. Ale jest to trochę zaśnieżone. O, tu widzimy bambaje. Aha, mało. Jakie tsunami. Nie ma jeszcze natural disaster. Spokój się. Wiem, że ludzie powinni... Że mamy pyt na ludzi, ale
Na razie ludźmi się nie zajmujemy, ponieważ zajmujemy się najnowszym dodatkiem. Może coś. O, może zrobimy to tak, że poza odcinkiem, jak będę mieć trochę czasu, to wrzucę coś tam, jakąś małą dzielnicę, abyście trochę to zbudowywali. Dobra. Ale ogólnie nie jest aż tak źle. Gdać się da. Tutaj mieliśmy jakiś budynek unikatowy wstawić. O tak, to już mamy. Tak, kiedy tutaj nie będziemy wstawiać? Jakiś fajny. O, wiem co. To! Jak ja mogłem o tym zapomnieć? Ta kula! To jest... To jest... No nie, no teraz to już jest... Dopełniłem to wszystko. Już teraz z tą kulą... W ogóle ta kula mi się strasznie podoba, nie wiem dlaczego. Ale ona jest jakaś taka... Fajna strasznie. No to sobie podłączmy ścieżkę. Ja nawet spojrzę tylko na nią. Czy ona nie wygląda fajnie? No wygląda, tak. Co? To nawet ścieżki się podobiły do tego. No to tym lepiej. Co jest? Przegraliśmy, przegraliśmy. Wygrana. Ale nie było fali zadowolenia na całym mieście. No to szkoda. Dobrze, ale... Tak, następny... A, no dobra, mamy następny mecz w 2040. To już nie będziemy chyba do tego czekać. Zobaczymy. Już... A, goście dopiero wychodzą. I zjadowiliśmy na tym... Jak się przyjrzę dokładnie... To jest 34 825 dolarów. Ładnie. Jestem zadowolony. A nie. No mam. Trochę to inaczej. Ważne, że z takich rzeczy dostajemy nagły zastrzyk gotówki. A takie lotnisko może nawet będzie jeszcze... Ile? 326? I samolot za samolotem. Wow. Może też jakieś te limity znieśli, że dwa samoloty na jedno lotnisko max. Byłoby fajnie. Gdzie jest jakiś samolot? Boże, już odleciał. Czekaj. Samolot? Ja cię tu widziałem. Jest. Nie. 26 osób. Dobra. Ja wiedziałem, że ten samolot tutaj jest. Tu jest też ta droga. Lecimy sobie ją... Może od razu połączymy. Nie? No, niezadowoleni. Aha, tutaj... Tak, i ta dzielnica będzie do tej... Tu, żeż też drogi. Bo ona... się tu fajnie sprzedaje. Dobra. Ogólnie popyt jest wyrównany. Idealny czas na zakończenie odcinka, biorąc pod uwagę, że jeszcze muszę nagrać timelapsa. Wygraliśmy mecz. Dobrze. Zanim będzie wygraliśmy mecz, coś tu trzeba wstawić. To by tu fajnie pasowało. No by też tu fajnie pasowało, ale nie. Chyba nie ma, bo jeszcze jest taki jeden park. Też fajny. Dobrze, ale go tu nie widzę. Może jest tylko na tej drugiej wersji. Nie zimowej. Dobrze, no to tutaj sobie wstawimy tą skocznię, która była przed chwilą. O, z tyłu. I schronisko. No i jakieś sklepiki. Malutkie. Tutaj wrzucimy sobie jeszcze. To tak. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Nie wiem jak to działa, że ja tutaj dałem to, a tu się nic nie... Znaczy, nic nie odświeżyło. Nie wiem jak to odświeża, ale jakaś tragedia jest z tym. Gdyby przed własną posesją był śnieg. Dajmy im tutaj jeszcze wodę. Wiem, że ja jestem mistrzem w przyciąganiu odcinka. No i jeszcze trochę... I jeszcze tylko to. Ale... No, wybaczcie. Dobra, muszę aż sprawdzić. Aha, bo to na drugą stronę wyszło. Dobra. No i jeżdżą, jeździ. Także tak. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Naprawię się już w próżni. Albo ci ludzie czekają na kolejny mecz. Tutaj fajnie ten park nam wyszedł.
Ale z tego metra to pewnie mało ludzi korzysta. Z taksówek jeszcze mniej. To dworzec się tu przyjął. I chyba tramwaje też się przyjmą. Tak coś myślę. Ale to będzie w przyszłości. Autobusy się przyjęły. Jednoznacznie. Autobus się tu przejął. Przyjął. Bo... Zabotnie, idzie do domu. Puszczę miasto. Okej. Dobrze, wiemy, już zrozumiałem, że ten autobus jest tu potrzebny. Nie wiem, czemu do miasta nie idą ci ludzie. No, bo niektórzy chyba się rozchodzą, bo jednak zrezygnowani są. Albo jeszcze chcą coś zwiedzić. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało... Aha, i tak wygląda pójście stawiam. To zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A tymczasem pozostawiam was z timelapsem. Cześć!